Nową tradycję witania wiosny wprowadza Wełku Miejskie Przedszkole Światełko. Placówka po raz pierwszy zorganizowała międzyprzedszkolny przegląd recytatorski pod nazwą Rozkwitamy na wiosnę. W sali koncertowej Szkoły Artystycznej zaprezentowało się 20 młodych artystów z przedszkoli miejskich i placówek niepublicznych. Planujemy w ten sposób witać wiosnę co roku, mówi Agnieszka Polakowska z Miejskiego Przedszkola Światełko Wełku. Miałyśmy dzisiaj wyjątkową przyjemność powitać wiosnę razem z dziećmi z miejskich przedszkoli oraz z przedszkoli niepublicznych. Publicznych Wełku. Było nam wyjątkowo przyjemnie, bardzo radośnie, barwnie, kolorowo, z wierszami, piosenkami. Naprawdę to była wspaniała przyjemność wszystkim nam, którzy mogliśmy w tym uczestniczyć. Mamy ogromną nadzieję, że to będzie tradycja. Myślę, że starczy nam zapału, chęci i sił. Talentów recytatorskich w Wełku jest wiele, więc mamy ogromną nadzieję, że co roku ta wiosna będzie tak radośnie witana. Podczas przeglądu oprócz wierszy o tematyce wiosennej nie zabrakło też rekwizytów związanych z tą porą roku. Były kolorowe sukienki, kwiaty i symbolizujące koniec zimy marzanny. Dzieciaki zgodnie przyznawały, że bardzo lubią wiosnę. Wiersz pod tytułem Dama. Wpadła żaba do fryzjera. Na kolację się wybieram. Poczta przyszła wczoraj z rana. Zaproszenie od bociana. Eleganckie z barwnym szlaczkiem. Test pisany z drobnym maczkiem. Będę czekać o 20:00 i dlatego tutaj jestem. Proszę mnie uczesać modnie, bo chcę damą być dosłownie. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Wiosna. A dlaczego? Bo rosną kwiaty i jest ciepło. Można jeździć na rowerze albo można gdzieś wychodzić na spacer. Mówią, że śpiewam inaczej, ale nie wiem, co to znaczy. Czy inaczej znaczy dobrze, czy inaczej znaczy źle. Więc wiosenko, słuchaj mnie. Repertuar mam bogaty, lecz od niego wienną kwiaty. Ptaki już swój sopran znają, więc ze wszystkich drzew znikają. A za co lubisz wiosnę? Ze spadają liście i można na nie skalkiwać. Skakuj na miotły, mroźna marzanno, czas się pożegnać, zimowa panno. Nadal ze szoronu dziergasz nam getry, a dla bałwanków bielutkie swetry. Co ci się w wiośnie najbardziej podoba? Że mogę robić to, co się robi w wiosnę. Czyli? Puszczać latawce, chodzić na spacer, jeździć na rowerze, na hulajnodze. W nagrodę za swoje występy przedszkolaki otrzymały dyplomy i upominki od sponsorów.